Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na opuszczonym gospodarstwie w Różewie Zalamczym. Przeprowadziłem tutaj śledztwo ze Spiritbox SB7. Rozstawimy Siatką kamery. laserową wzięliśmy akurat i mamy dwie kamery. Więc na pewno rozstawimy jedną. Historia tego miejsca jest nieznana. Nie wiemy, co tutaj się wydarzyło, ale znaleźliśmy USG dziecka i jest też łóżeczko, w garażu stoi. Także najprawdopodobniej tutaj było dziecko małe. Może rodzina, nie wiemy, co się z tą rodziną stało. Może się dowiemy akurat przez SB7, nie? No, my się dowiemy, może. Rozstawimy kamerę oczywiście na obojętnie w jakim tam miejscu. Zobaczymy, co się wydarzy. I także ruszamy. Także odpalimy z SB7 i dowiemy się, co tutaj się wydarzyło. Gotowi jesteście, panowie? Nie, zawsze. Ja nie. Witamy Was bardzo serdecznie. Czy jest tutaj osoba, która chce się z nami skomunikować? Skomunikować. Mężczyzna, słyszeliśmy Cię. Jak masz na imię? Proszę, podaj. Do kogo należało to mieszkanie? Byłeś właścicielem tego mieszkania? Co tutaj robisz? Nie bój się, mamy dobre zamiary. Mężczyzna, należało do Ciebie mieszkanie? Jeżeli tak, to odpowiedz. Mieszkał tutaj Mateusz? Gdzie było? Gdzie? Czy? Gdzie? Czy Mateusz mieszkał w tym mieszkaniu? To tobie, Mateusz, twój syn? Czy mieliście małe dziecko? Tutaj fale radiowych nie łapie, nie? Nie łapie to w ogóle. Podałbyś swoje imię? Thank you.
Co tutaj się wydarzyło? Czy popełniono tutaj morderstwo? Znajdujesz? Odpowiesz nam? Nie bój się, nie mamy złych zamiarów. Czy zmarła tutaj osoba? W tym mieszkaniu. Słyszymy was. Podajcie swoje imię. Imię. Zginda. Zginda to było znaczyło ten. Ja jestem. Ja jestem. Mówicie po polsku? Rozumiecie? Wodą wzdłuż. Dasz nam znak przez to urządzenie? Podejdziesz do nas? Zamanifestuj się! A ilu was tutaj jest? Ile osób w tym mieszkaniu mieszkało? Czy popełniono tutaj grzech? Zapisała, ale z tego, tak? Stoisz obok nas? Obserwujesz? Zapraszam do rozmowy z nami, do tego pomieszczenia. Mam przyjemność rozmawiać. Przedstaw się.
Podejdź bliżej. W którą stronę mamy iść? Przyszliśmy do was z pomocą. Nie zrobimy wam krzywdy. Kobieta, podaj swoje imię. Ja mam na imię Bartek. A to są moi koledzy. Porozmawiasz z nami? Wiem, że stoisz obok nas i nas obserwujesz. My dobrze wiemy, że jest tutaj kobieta i mężczyzna. Czy ktoś potrzebuje od nas pomocy? Nie, nie kisa. Gdzie włazić, nie? Dalej. Gdzie się znajdujesz? Jesteś tutaj, tak? Czuję twoją obecność. Czy są jakieś tutaj dusze? Co to jest za pomieszczenie? Kojarzysz się? Przygotowywaliście tutaj posiłki dla całej rodziny? Mieliście małe dziecko, wiemy o tym. Wiemy, że tutaj jest Mateusz. Ile miał lat?
Czy mógłbyś się przedstawić przez to urządzenie? Porusz jakimś przedmiotem. Czuję się bardzo dobrze. Bez strachu i w ogóle, nie? Dobrze jest, fajnie, fajnie. To dobry tutaj duchy. Wpływasz na nasze odczucia? Bo czujemy lekki strach. Czyjąś obecność, czy to ty powodujesz? Siedziałeś kiedyś na tej kanapie? Co to? Do kogo należał ten pokój? Do dziewczynki czy do chłopca? Do dziewczynki, tak? Proszę cię, odpowiedz. Jeżeli tutaj jest tata dziewczynki, niech się przedstawi. Przemówiła do nas dziewczynka. Jak masz na imię? Mieszkała z tobą mama? Dziewczynka boi się nas? Kto jest na górze? Mamy opuścić twoje mieszkanie?
Jak dobrze wiemy, nie jesteśmy tutaj sami. O, aż mi głowa zabolała. A podałby swoje imię? Gdzie jesteś? Na prawo? Dobra. O tak, bo już odwróć. To był twój pokój? Mam tutaj nie wchodzić? Wejdę tutaj, ale nie zrób mi krzywdy, okej? Nie mamy swych zamiarów. Chcemy wam pomóc. Do kogo należało to mieszkanie? No. Proszę, odpowiedz. To chodzi po strychu. Mówcie powoli i wyraźnie. Jedno. Jedno.
Jedna. Jedna osoba. Czyli jedna osoba jest na strychu, tak? Kobieta czy mężczyzna jest na górze? Przepraszam, powiedz mi. Za co mnie przepraszasz? Chyba na tyle, bo się z tym władzało. Nie ma różnicy. Chcesz coś nam przekazać przez to urządzenie? Proszę śmiało. Get out. Get out. Trzy. Latałeś samolotem? Ubiegłość. Ubiegłość. Dobra, to nagrywa.